Dzień dobry Państwu, witam ze Strzegomia i zapraszam do Strzegomia w dniach 11-14 sierpień na 25. Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Proszę Państwa, po raz 25. spotykamy się ponownie na rynku. Wróciliśmy ze stadionu na rynek, bo tak chcieli nasi widzowie w zeszłym roku i mieszkańcy Strzegomia. Jak mówią, do rynku zawsze jest blisko ze wszystkich stron Strzegomia. W tym roku jubileuszowy wystąpią zespoły z Tajwanu, Indii, Włoch, Chorwacji, Serbii, Słowacji, Rumunii, no i trzy zespoły polskie. Gospodarz festiwalu, zespół folklorystyczny Kostrzanie, zespół pieśni i tańca Wałbrzych i zespół z Kaszub. Szanowni Państwo, będą dwa koncerty w czwartek i w sobotę, inauguracyjny i finałowy, a w piątek zapraszamy na ciekawy koncert kapel o godzinie 20 do naszego parku. Nie będzie koncertu scenicznego, ale nowość. Koncert kapel późnym wieczorem, już po zmroku. Usłyszycie Państwo wszystkie kapele zespołów, które będą nas gościć. Czwartek koncert inauguracyjny, piątek koncert kapel, sobota koncert finałowy, a niedziela audycja Polskiego Radia Wrocław od godziny 7. Budzenie miasta. Na niektórych osiedlach pojawią się zespoły i zagrają dla mieszkańców na osiedlach. Następnie msze w kościołach w Bazylice Świętego Piotra i Pawła i w Matki Boskiej Szkapleżnej. A około godziny 11.30 zapraszamy wszystkich Państwa do Strzegomia na rynek, po to byście zatańczyli z nami wspólnie poloneza. Postaram się godnie go poprowadzić, a po polonezie zapraszam na poczęstunek wszystkich zespołów zagranicznych i polskich narodowych potraw tradycyjnych, które przyrządzą w naszych strzegomskich restauracjach. Niedziela będzie przez cały czas bardzo aktywna, bo po rynku świata, jak nazywamy to nasze spotkanie, zapraszamy do parku, gdzie wystąpi około 20 zespołów dolnośląskich, śpiewaczych, tanecznych, które będą bawić nas prawie do godziny 20, bo o 20 gwiazda festiwalu, znany wszystkim Państwu bardzo dynamiczny zespół NA, który przyniesie nam jeszcze trochę takiej dobrej energii, którą mają w swoich melodiach, tempo i piękno wykonania, które prezentują. Zapraszamy do Strzegomia. 11-14 sierpnia w Strzegomiu warto być.